Cześć, dzisiaj pokażę Ci jak przyspieszyć internet w telefonie, ale i również zaoszczędzić masę cennego transferu. Z okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy przyspieszyć internet w naszym telefonie? Początkowo musimy włączyć przeglądarkę, która będzie nam do tego niezbędna, a więc w tym przypadku będzie to Google Chrome. Gdy już to zrobimy i nasza przeglądarka się włączy, klikamy ikonę trzech kropek znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Gdy już rozwinie nam się cała lista dodatkowych opcji, szukamy opcji ustawienia. Następnie, gdy już to zrobimy, szukamy opcji wersja uproszczona. No i w tym przypadku, oczywiście, musimy włączyć wersję uproszczoną naszej przeglądarki. Jak widzicie, mamy tutaj komunikat, że Chrome szybciej ładuje strony wersji uproszczonej, przesyłając nawet o 60% mniej danych. Dodatkowo, w wersji uproszczonej, Chrome korzysta z serwerów Google, by szybciej wczytywać strony. W wersji uproszczonej bardzo wolne strony są przepisywane nowo, by ładowały się tylko najważniejsze treści. No i oczywiście wersja uproszczona nie działa na kartach Incognito. A więc włączamy wersję uproszczoną. Jak widzicie, mamy tutaj dostępny i zaoszczędzony transfer danych, który dzięki po prostu temu trybowi zaoszczędziliśmy. Jeśli ten film macie przydatny i zaszczędziłeś dzięki niemu czas, zszedł łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli chciałbyś się wesprzeć i poznać bliżej, to prowadzę mój również drugi kanał, gdzie zapraszam Ciebie również tam. Mojego dnia. Cześć!